realpolish.pl, your Polish language online resource. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Wakacje. Dzisiaj pomówimy o wakacjach. Cześć, za mikrofonem Piotr. To jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Cześć, witajcie, jak się macie? Mam nadzieję, że równie dobrze jak ja. Jest świetna pogoda. Za oknem słońce, niebieskie niebo, po prostu lato. Nareszcie lato, nareszcie wakacje. Cały rok czekaliśmy na wakacje i w końcu są. Dziś chcę opowiedzieć trochę o wakacjach, o moich wakacjach i pomyślałem, że będzie to dobry pretekst, dobry powód do tego, aby używać czasu przyszłego. Pewnie już wiecie, że w języku polskim mamy trzy czasy. Czas przeszły, którego używamy, gdy mówimy o przeszłości, czyli o tym, co już się wydarzyło. Czas teraźniejszy to czas, którego używamy do mówienia o tym, co dzieje się w tej chwili, o tym, co dzieje się teraz. Czas przyszły jest używany do mówienia o przyszłości. Oczywiście, o tym, co dopiero ma się wydarzyć. O przyszłości możemy również mówić, używając czasu teraźniejszego, ale o tym za moment. Myślę, że to bardzo łatwe, na przykład w porównaniu z językiem angielskim, gdzie jest mnóstwo czasów. Dobrze, dziś będziemy mówić głównie w czasie przyszłym, ponieważ będziemy mówić o sprawach, które dopiero będą, o rzeczach, które dopiero się wydarzą. Nie wiem, czy wiecie, ale w języku polskim są dwa czasy przyszłe. Czas przyszły prosty i czas przyszły złożony. Niektóre czasowniki muszą być używane w czasie przyszłym złożonym, a inne w czasie przyszłym prostym. Czas przyszły złożony wykorzystuje dodatkowe słowo posiłkowe być w formie przyszłej. Będziesz, będę, będzie, będziemy. Nie będę teraz opowiadał, które czasowniki wymagają czasu prostego, a które złożonego. Wolę opowiedzieć historyjkę, w której wystąpi wiele czasowników i sami zobaczycie, które są w czasie przyszłym prostym, a które w czasie przyszłym złożonym. Moim zdaniem uczenie się reguł gramatycznych na pamięć nie ma sensu. Ja przynajmniej podczas rozmowy nie jestem w stanie przypomnieć sobie odpowiedniej reguły i jej stosować. Na początku powiedziałem, że czasami można stosować czas teraźniejszy podczas opowiadania o przyszłości. Rzeczywiście tak jest. Mówimy na przykład: jutro idę do kina. Za tydzień jadę na wakacje. Czasowniki idę i jadę są tu w czasie teraźniejszym. Można również powiedzieć: jutro pójdę do kina. Za tydzień pojadę na wakacje. Teraz mamy tu formy przyszłe pójdę i pojadę, czasowników iść i jechać. Okej, dość już o gramatyce. Zajmijmy się wyjazdem na wakacje. Zajmijmy się wyjazdem na wakacje. Ja wyjadę na wakacje w przyszłą sobotę. Do tej pory muszę wszystko dobrze przygotować. Razem z moją żoną Anią, córką Zuzią i psem Joby pojedziemy w góry. Zanim pojedziemy, musimy pomyśleć,
co zabrać ze sobą na wakacje. Nie lubię pakować wszystkiego na ostatnią chwilę, bo zawsze wtedy czegoś zapomnę. Będziemy przygotowywać nasze ubrania. Wypierzemy je i uprasujemy. Sprawdzę, czy nasze buty do chodzenia po górach nie są uszkodzone. Każdy z nas ułoży swoje rzeczy, które chce zabrać. Koszulki, bluzy, swetry, skarpetki i bieliznę. Wszystko ułożymy na podłodze, a potem zapakujemy do plecaków. Mam nadzieję, że nie zapomnę kamery i aparatu fotograficznego. Koniecznie muszę zabrać mój odtwarzacz MP3. Przecież muszę codziennie słuchać historyjek po hiszpańsku. Wezmę też kilka książek, gdyby padał deszcz. Co jeszcze? Nie możemy zapomnieć o pieniądzach i dokumentach. A co z jedzeniem dla Joby? Przecież ona je tylko swoje ulubione jedzenie. Dobrze, zabierzemy jedzenie dla Joby. Ojej, zapomniałem o kosmetykach. Zapakujemy szampon, mydło, ręczniki, krem do opalania. Potrzebne też będą okulary przeciwsłoneczne, sandały, czapka na głowę. Jeszcze coś sobie przypomniałem. Potrzebne będą również mapy. Bez mapy możemy zabłądzić. Wszystko to będziemy musieli zapakować do naszych plecaków. Przed wyjazdem sprawdzę też, czy nasz stary samochód nie jest zepsuty. Nie chcę, żeby coś się popsuło w czasie jazdy. Taka podróż zajmie nam kilka godzin. Myślę, że kilka razy będziemy musieli zrobić postój. Będziemy musieli zatrzymać się, napić się czegoś i rozprostować kości. Po długiej podróży, kiedy będziemy już na miejscu, na pewno wszyscy będziemy głodni i zmęczeni. Poszukamy jakiegoś fajnego miejsca i zjemy kolację. Potem na pewno będzie trochę czasu na krótki spacer po okolicy. Wieczorem rozpakujemy nasze plecaki i zaczniemy planować wycieczkę na następny dzień. Kiedy wszystko będzie już gotowe, umyjemy się i pójdziemy spać. Kolejne dni to już czas wypoczynku. Codziennie będziemy gdzieś chodzić i zwiedzać okolice. Jednak wakacje mają to do siebie, że szybko się kończą. Najpierw czekamy na nie przez cały rok, a gdy już są, to mijają bardzo szybko. Jestem ciekawy, czy wam również wakacje mijają tak szybko. Jeszcze tydzień do wyjazdu, a ja już martwię się, że wakacje mijają tak szybko. Napiszcie proszę, co robicie w wakacje, dokąd wyjeżdżacie. Świetnie. Dziś mieliśmy okazję do używania czasu przyszłego, ponieważ mówiliśmy o przyszłości. Wakacje dopiero będą. Przynajmniej dla mnie. Wiem, że dla niektórych z was już dawno się zaczęły. Życzę wam wszystkim udanych wakacji. Dużo słońca i ładnej pogody. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, jeszcze z Warszawy, ale już w głowie mam wakacje. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Miłych wakacji. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.